Rodzina Daniela Olbrychskiego, 75 l. przeżywa trudne chwile. Wczoraj, 16 marca, okazało się, że wnuka Ktora nie żyje. Prokuratura zajęła się już sprawą tragicznej śmierci Jakuba, a także zdradziła kilka istotnych szczegółów. Informacja o śmierci wnuka Daniela Olbrychskiego wstrząsnęła najbliższymi oraz opinią publiczną. O tragicznej wiadomości poinformował Antoni, brat zmarłego Jakuba, który na Facebooku zamieścił krótki wpis: Reklama: Mój brat Kuba nie żyje napisał Antoni. Brat zmarłego zdecydował się na taki sposób przekazania informacji, gdyż chciał uniknąć pojedynczych pytań dotyczących rodzinnej tragedii. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty dotyczące śmierci Jakuba. Okazuje się, że dopiero po kilku dniach poszukiwań w lesie pod otwockiem znaleziono ciało wnuka olbrychskiego. Czytaj więcej na kolejnej stronie.